za chwilę prześwil... No, jeszcze raz, nie prześwil... Jeszcze raz. Znajdujemy się na hali udojowej w gospodarstwie pana Marka w miejscowości Gosie Duże. I dzisiaj porozmawiamy sobie o dojarce. A skoro dojarka, to Piotr, od czego zaczynamy? Należy powiedzieć, że dojarka jest najważniejszym urządzeniem, maszyną w gospodarstwie. Od prawidłowego jej funkcjonowania zależy osiągnięcie sukcesu, jakim jest wysokiej jakości mleko. W trakcie kontroli poprawności działania poszczególnych elementów dojarki musimy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. A powiedz, jakie są to te elementy? Jakie są najważniejsze? Co jest pierwszym, od czego w ogóle musimy zacząć? Powinniśmy zacząć od pompy. Okej, no to zobaczmy, gdzie ta pompa jest, gdzie ona się znajduje. To jest pompa podciśnienia. Musi mieć odpowiednią wydajność, dostosowaną do liczby używanych na hali aparatów udojowych. Właściwą wydajność pompy liczymy według wzoru 900 litrów na minutę plus 30 litrów na minutę na każdy pracujący na hali udojowej aparat. Okej, okay. No to tu też warto przy tym wspomnieć, że właśnie wszystkie parametry znajdują się na tabliczce znamionowej pompy. Tak. I to można sobie sprawdzić, no nie? No i oczywiście przy tym wszystkim, no też zawsze warto pamiętać o serwisowaniu pompy, tak? O uzupełnianiu oleju, bo to jest też bardzo ważna sprawa. Następny element, którego pracę musimy regularnie kontrolować, to jest regulator podciśnienia. Tutaj wygląda to w ten sposób. Regulator podciśnienia musimy czyścić minimum raz na miesiąc. To zapewni jego poprawne działanie. Okej, okay, to wiemy wszystko o pompie. To teraz wróćmy na halę udojową i będziemy kontynuować dalej przegląd całej aparatury udojowej. Okej. Okay. Znowu jesteśmy na hali udojowej i zaraz sprawdzimy sobie kolejny element dojarki. Piotr, co to będzie? Pulsatory. Pulsator musi charakteryzować się odpowiednią częstotliwością pracy oraz odpowiednim stosunkiem fazy ssania do fazy masażu. Tutaj pulsatory znajdują się pod pokrywą, są zabudowane. Ich działanie możemy sprawdzić przy użyciu specjalnego urządzenia. Okej. Okay. No i Piotr oczywiście ma taką maszynę, ma taki sprzęt i może sprawdzić to wszystko w Waszych gospodarstwach. Kolejną rzeczą jest guma strzykowa. No, musi być odpowiedniej jakości i odpowiednio często wymieniana. A jak często? 2,5 tysiąca dojów. Tyle wytrzymuje guma strzykowa bez uszczerbku dla jej żywotności. Tyle powinna wytrzymać, okej. Tyle powinna wytrzymać. Jeszcze jedna rzecz, to jest kolektor. Musimy pamiętać, że u wysokowydajnych krów przepływ mleka w czasie dojenia to jest około 5 litrów na minutę. Kolektor powinien być odpowiednio duży. Okej, Piotr, tutaj są Twoje narzędzia. No i pokaż nam, jak właściwie zbadać te narzędzia, te aparaty udojowe. To jest urządzenie, które rejestruje i zapisuje w swojej pamięci wewnętrznej podciśnienia na poszczególnych kanałach. Okay. Musimy podłączyć do przewodów, które wychodzą od pulsatora do kolektora wkrótce, a potem w czasie pracy pulsatora jesteśmy w stanie zarejestrować poszczególne podciśnienia na obu przewodach. Urządzenie to rejestruje, potem dane przesyłane są do komputera i pracę pulsatora widzimy w formie wykresu, okay, z którego możemy odczytać, czy działa poprawnie, czy nie. Okay, czyli to urządzenie po prostu służy do tego, tutaj nigdzie nic nie jest pokazane, nic się nie rejestruje, tak? Tak, potem obrabiane jest to, dane obrabiane są przez program komputerowy. Okej, okay, czyli sprzęt mamy podłączony. No to teraz zostaje nam tylko uruchomić dojarkę. Tak. To urządzenie się już teraz aktywowało. Widać, że rejestruje podciśnienia. I tak sobie spokojnie czekamy jakiś czas. Jeśli chodzi o badanie pulsatora, to wszystko. Pulsator został przebadany. Wyniki widzicie na ekranie. A teraz dla porównania zobaczcie wykres pracy pulsatora niedziałającego poprawnie. No i cóż, zostało nam tylko dojenie, tak?
ale to wszystko zobaczycie już w kolejnej części. Zapraszamy.